Witam wszystkich. Dzisiaj tniemy na zrębie. Co prawda uczę się ciąć na zrębie, bo to jest mój w sumie taki może drugi raz na zrębie. Wcześniej nie miałem okazji ciąć. Zrobiło się ciepło i chłopakom trochę nie idzie robota, a pasuje, żeby jak najszybciej zrobić ten zrąb, więc trzeba troszkę maszyną popracować. Maszyną popracujemy. No i tak to wygląda, no. Cały czas się uczę wszystkiego, bo to wiadomo, że nie od razu się wszystko umie. No są tu takie drzewostan, taki kubik, trafia się parę sztuk powyżej kubika. No i szczerze powiedziawszy, no ta głowica nie jest do takiej gruby jakiś tam drzew, więc staram się ciąć tylko to, co cienkie, a te grubsze to zostawię chłopakom. Oni się będą cieszyć, bo to grube, a ja nie będę męczył maszyny. Właśnie to jest trochę niebezpieczna sytuacja, bo to nie wiadomo gdzie może odbić, kurde, i ile razy się może złamać. Najgorzej to są podsuchy, nie? Bo to z podsuchami to trzeba się delikatnie obchodzić, żeby sobie chwili nie narobić. O, i mam jeszcze kubę w dodatku. No, cofnę sobie tam. W jednym miejscu staram się składać. W sumie to nie wiem, co jest nazwać składaniem, bo to tam jest taki rozpierdziel. Nakładzione tu jest wszystkiego. I 2,5 i 120. Ale jest w jednym miejscu, no i chłopaki wiem, że nie będą się cieszyć z tego, że tu jest tak rozpieprzone, ale będą mieli w jednym miejscu, nie? Żeby łatwiej będzie im pozbierać. Ubetniemy 120. Jeszcze coś tam widać. Jeszcze coś widać, a to ładny kawałek, więc zrobimy jeszcze 120. A resztę 2,5 tniemy. Resztę tniemy w 2,5. Dobra, no to co? Widzieliście, co się dzisiaj u mnie dzieje. Mamy sobotę. Cały tydzień mnie nie było. Nie miałem jak pracować. Wczoraj wróciłem, także widzicie, co się dzieje u mnie. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.